Ale chciałbym też przy okazji przypomnieć początki powstawania MPGK. W 2008 roku część z Państwa była przy tym i widziała to i podejmowała tę decyzję. ZGK zostało doprowadzone do ruiny finansowej. 10 lat pracowałem na to, żeby wyprowadzić najpierw firmę. Dzisiaj mogę powiedzieć, że to się udało. Państwa decyzja spowodowała, że z zasady, niezależnie od tego, czy ilość śmieci wzrośnie, czy nie wzrośnie, spółka zanotuje stratę 600 tysięcy złotych. Państwo doprowadzacie MPGK do tego samego stanu, w którym ja zastałem firmę przychodząc na nią. To jest bardzo przykre dla mnie i to jest bardzo ważne dla mnie. Tym wszystkim, może jest mniej ważną informacją, ale chyba też ją trzeba powiedzieć, zaproponowałem Państwu wszystkim spotkanie, aby omówić w szczegółach projekt uchwały, przyczyny, skąd się bierze, że to nie MPGK, nie pracownicy są winni, tylko po prostu wzrosła ilość śmieci, jest to całkowicie obiektywna sprawa. Część z Państwa się miała czas i chciała spotkać ze mną. Niestety klub PSL odmówił. Jest to dla mnie o tyle dziwne, że jak usłyszałem od pana radnego Molendy, powie pan co trzeba, na to wystarczy. Pan Karol nawet powiedział też mi, że nie było czasu. Pozostali radni nie wiedzieli, że takie spotkanie z mojej strony, propozycja takiego spotkania nastąpiła. To jest przykre, że nie chcecie rozmawiać o tak ważnych sprawach. To są decyzje, które atakują stabilność finansową waszej spółki. Można powiedzieć, że sobie strzelamy w kolano. Co dalej? My będziemy musieli, proszę Państwa, zrezygnować na przykład z takiej inwestycji, która była planowana, jak podłączenie osiedla Dworcowej do systemu cieplnego, co miało przynieść oszczędności mieszkańcom. Nasza spółka zacznie mieć za chwilę problemy finansowe. Płacimy jeszcze wszystko, ale pół miliona mniej na koncie to naprawdę widać. A myśmy przecież do śmieci już teraz dołożyli. Pracownicy z pewnością przyjdą o podwyżki, bo takie dzisiaj czasy są. Też będę musiał im powiedzieć, że niestety nie moja to wina, nie moja decyzja, ale nie mogę. Spinka do Dąbrówki. Pan radny znowu usłyszy, że nie da rady. Tam są problemy z ciśnieniem, bo jedna z firm zaczęła pobierać duże ilości wody. Projekt jest prawie gotowy. To wszystko miało być robione. Teraz będziemy się bronić przed długami. Chciałbym się powiedzieć dziękuję, ale chyba nie ma za co dziękować. Dobrze, dziękuję panie prezesie.